Już po raz 20 na sali widowiskowej Pszowskiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się jubileuszowe 20 dni promocji zdrowia. Uczestnicy mogli przede wszystkim zbadać wzrok, poziom cukru, poziom ciśnienia tętniczego, a także wykonać test na obecność wirusa HIV. W punkcie konsultacyjnym mam bardzo dużo osób, które się zgłaszają. Też niestety coraz więcej tych wyników dodatnich jest. No co też daje taką perspektywę na dobre życie z chorobą przewlekłą, bo tak traktujemy teraz zakażenie wirusem HIV, w związku z czym są leki skuteczne, więc myślę, że warto wiedzieć. Dzięki wczesnemu wykryciu wirusa można wydłużyć swoje życie nawet o 40 lat. Właśnie dlatego ludzie uświadamiani byli, jakie są ryzyka zakażenia HIV i w jaki sposób się zabezpieczać. Przedstawiciele stanowisk poruszali także temat cukrzycy, raka piersi i krioterapii. Natomiast dla najmłodszych odbywały się szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. W ramach Dni Promocji Zdrowia właściwie od samego początku mocno się udzielamy i współpracujemy w ramach uczenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże, nie tylko dzieci, ale i nauczycieli. Warto uczyć dzieci, warto i od przedszkola praktycznie począwszy cały czas, także my to robimy cały czas. Poza badaniami ważna jest także zdrowa dieta, regularna aktywność i odpowiednia dawka snu. To aspekty, o których powinien pamiętać każdy, kto na co dzień chce dbać o własne zdrowie. Buty przede wszystkim chronią stawy, chronią kręgosłup, amortyzując do 80% uderzenie stopy o podłoże. Uważam, że lepiej, łatwiej zapobiegać chorobom niż później się leczyć. To znana od starożytności i przypisywana Hipokratesowi paremia, o której warto pamiętać.